Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Zapraszam na program Tajemnice winnego krzewu. To kolejna książka, jaką napisałem po modlitwie Abeza. W czasie tego spotkania będziemy zaglądać do naszych serc, do mojego serca. Gdyż kiedy Bóg nas przycina, nie jest nam łatwo. Dochodzą w nas do głosu różne emocje. Tak jak dzieliłem się poprzednim razem, zdarzyło się, że byłem zły na Boga. Prawie przez 2 lata gniewałem się na Boga. Nie jestem z natury łatwo gniewającą się osobą. O to, co się działo. Byłem w tym miejscu i pracowałem z całych sił, by iść w tym kierunku. I nie rozumiałem tego. I kiedy zacząłem rozumieć przycinanie, gdyż nikt mnie tego nie uczył, jak zacząłem się tego uczyć, gdy starałem się wyjaśnić mój ból, zacząłem zadawać sobie pytanie, dlaczego rozgniewałem się na Boga? Pomijając przycinanie, jakie niewłaściwe myśli tkwiły głęboko w mojej głowie? Jak powinienem o tym myśleć prawidłowo? I kiedy zacząłem rozumieć to zagadnienie właściwie, wiecie, co się stało? Nie jestem zły na Boga już od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie muszę już więcej pytać, dlaczego? Teraz już wiem, dlaczego. Jestem albo dyscyplinowany, albo przycinany. To nie jest zbyt skomplikowana kwestia do pojęcia. Ale to, jak reagujesz na przycinanie i dyscyplinę, często czyni potężną różnicę. Prawda jest taka, że wiele osób wydaje owoc i zaczyna wydawać ich więcej. Lecz przychodzi odrobina przycinania, wracają do dyscypliny, do błota i to tak właśnie wygląda, jak błędne koło, jak ślepa uliczka. W momencie, w którym zrozumiesz, co Bóg naprawdę robi i to okrzepnie w twoim sercu, gdy otworzysz tę część dotychczas zamkniętą, zaskorupioną i rozłupiesz ją, jesteś wolny. To zdecydowanie odmieni twoje życie. Zajrzyjmy teraz do tekstu Ewangelia Jana, rozdział 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Omówimy teraz 3 procesy, które pomogą nam to zrozumieć. Prowadzą one do uwolnienia. Proces przycinania numer 1. Boży uniwersalny system przycinania. To jest Jego system. Pamiętajcie, Biblia uczy nas, że ja jestem gałęzią, Jezus jest krzewem winnym. Owoce są dobrymi uczynkami, a osoba, która przychodzi z narzędziem przycinającym, to Bóg Ojciec. Niezależnie od tego, czy myślałeś o tym, czy też nie, każdy z nas reaguje w jakiś sposób na to, co on trzyma w swojej dłoni. Jak on może używać to, by czynić coś takiego? Lub czas, w jakim przychodzi i robi to. Widzicie? Nie, nie teraz. Lub jeśli przycina w ten sposób, tu i tu, 3 naraz. To jest system. Przyjrzyjmy się mu. A, czy wierzysz, że Bóg przycina cię w najwłaściwszym momencie? W najwłaściwszym momencie. Rozważmy to. Po pierwsze, czy on zaczyna przycinanie w najwłaściwszym czasie? W najwłaściwszym momencie. A wiecie, jak zwykle się czujemy? To nie mogło się zdarzyć w gorszym momencie. I myślimy, że Bóg nie wie, co robi. Czy nie wiesz, co dzieje się w moim życiu? A on mówi, oczywiście, że nie wiem. Tak więc naturalnym jest poczucie, że Bóg czyni to w niewłaściwym czasie. Ale prawda jest taka, że On wybiera ten najlepszy moment. Wielu z nas w to nie wierzy. Wystarczy, że zmienisz swoje myślenie. Po drugie, myślę, że to jest miejsce, w którym chcesz zacząć. Czy czas, w jakim trwa przycinanie, nie jest za krótki lub za długi? To najwłaściwsza długość czasu. Jak się czujemy, jeśli chodzi o długość czasu przycinania? On zawsze trwa za długo. I wiecie, co się dzieje? My nie wiemy, ale wewnątrz siebie, powiedzmy, że proces przycinania zaczyna się w tym miejscu, nie wiemy, ile czasu powinno ono trwać. Nie siedzimy nad kartką papieru, zastanawiając się, myślę, że przycinanie powinno trwać 2 dni i 14 minut. Nie robimy tego. Ale jest pewien krytyczny punkt wewnątrz nas, skąd wiemy, gdzie on jest? Dokładnie tam, gdzie zaczynasz mówić, już powinien być koniec, powinien już skończyć, to trwa za długo.
To nie jest w porządku. Właśnie przekroczyłeś ten punkt. Mam dobrego przyjaciela, który zawodowo grał w futbol amerykański. Był obrońcą, ważącym około 150 kg. Gdy trenował, podnosząc ciężary, ćwiczył tak długo, jak mu sił starczało. I kiedy już nie mógł więcej, trener dokładał kolejne 25 kg do sztangi. I to on właśnie mi powiedział. Jedyny sposób, by stawać się silniejszym, to przekroczyć punkt, do którego doszedłeś ostatnim razem. To w rzeczywistości oznacza, że jeśli chcesz przejść z miejsca owocowania do obfitszego owocowania, musisz to znieść, choć może trwać to trochę dłużej. Bóg nie przycina cię wciąż i wciąż i wciąż, bo byś umarł. Gdyby Bóg przycinał, przycinał i przycinał, to gałąź by umarła. Przycina w sezonie. Na początku, kiedy jesteś młody, przycina przez krótki czas, gdyż tylko tyle jesteś w stanie znieść. Potem trochę więcej, potem następuje czas oddechu, wydajesz więcej owocu, rozrastasz się, on przycina, wydajesz więcej owocu. I odkryłem coś, co dotyczy tych z was bardziej dojrzałych, że przychodzi taki czas, taki moment, zwykle jeden lub dwa razy, dla większości ludzi, jeden raz, gdy Bóg mówi, nadszedł czas poważnego przycinania. I trwa on zwykle od 1,5 roku do 5 lat. I będziesz naprawdę zmienioną osobą, gdy ten czas się skończy. Po trzecie, czy on przycina na właściwą głębokość? Właściwą głębokość. Co przez to rozumiem? Popatrzcie na to w ten sposób. Kiedy zaczyna pierwsze przycinanie, przychodzi i robi to w ten sposób. A my krzyczymy. Ponieważ to boli. Ale jeśli to wszystko, co on robi, o ile więcej soku popłynie do twoich owoców? Bardzo niewiele. Kiedy więc zaczyna, zaczyna na obrzeżach, gdyż tyle jesteś w stanie znieść i on o tym wie. A gdy czas płynie, przecinanie zatacza węższe i węższe kręgi. A z czasem on przychodzi do całkiem sporej gałęzi, z której tak bardzo jesteśmy dumni. A on przychodzi i... Naprawdę! To prawda. I wiecie, jak się czujemy. Idzie wam to doskonale. Kiedy zaczynałem nauczać na ten temat, przeczytałem wiele o winoroślach. Teraz mogę mówić o nich godzinami. A to jest coś, co przeczytałem, czego nigdy przedtem nie wiedziałem. Napisane było, że kiedy przychodzi bolesny czas przycinania, ta część będzie krwawić dużą ilością soku. I wiecie, co dalej było powiedziane? To nigdy nie okaleczy gałęzi. To nigdy nie okaleczy gałęzi. Gałąź myśli, umieram. Ale prawda jest taka, że ty nie umierasz. Jak więc mocno on może cię przyciąć, nim odwrócisz się od niego? Numer 4. Czy on przycina we właściwym zakresie? Jak wiele różnych sfer on przycina w tym samym czasie? Odkryłem, że to zdarza się może kilka razy w życiu, kiedy on przycina w tym miejscu i w tym miejscu i jeszcze w tym miejscu. Rozmawiałem niedawno z pewnym człowiekiem z Kalifornii, który powiedział, mam wrażenie, że jestem przycinany w każdej dziedzinie mojego życia w tym samym czasie. I wiecie co? Tak było. Punkt B. Czy wierzysz, że Bóg przycina cię nie tylko we właściwym momencie, ale także właściwymi metodami? Jego metody. Werset dalej. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Metoda opiera się na tym, czego Bóg używa, by cię przycinać. Gdyż On nie ma niczego takiego, to są narzędzia ludzi. Jak się więc czujesz, jeśli chodzi o tę metodę i o to, jak on przystępuje do tego? Czy więc on po pierwsze ostrożnie i dokładnie wybiera absolutnie najlepsze narzędzie dla ciebie? Po drugie, czy on uważa na ciebie, by ograniczyć niepotrzebny ból, czy też pozwolić ci cierpieć? Punkt trzeci, ten bardzo mi się podoba. Czy Bóg angażuje się osobiście jako twój przycinający cię wychowawca? On nie przychodzi, tnie i odchodzi. Nie. On stoi dokładnie tu. Dlaczego? Ponieważ kocha gałąź. Pragnie, by wydawała więcej owoców. I ostatnia część. Nie tylko czas, nie tylko metoda, ale również właściwy motyw. To jest punkt, który pomoże ci w każdej sytuacji. C. Czy wierzysz, że Bóg przycina cię, kierując się doskonałym motywem?
Czy wierzysz, że to wypływa z miłości czy rozdrażnienia? Po pierwsze, czy Bogu naprawdę chodzi o twoje najlepsze dobro cały czas? Cały czas? Po drugie, czy On kiedykolwiek używa cię, a potem, kiedy skończy, odrzuca? Teraz ważny punkt. Trzeci. Czy Bóg kiedykolwiek opuszcza cię, jeśli zawodzisz w procesie przycinania? Jak On reaguje, gdy zawodzę w czasie, gdy jestem przycinany? Czy przychodzi mówiąc, no nie, wciąż pytałeś, mówiłeś, że mógłbyś robić więcej dla mnie. Tylko wówczas możesz wydawać więcej owoców, jeśli będzie ciebie przycinał. A ty reagujesz wobec mnie w ten sposób. On mnie opuścił. Powiedział, koniec, mam cię już dosyć. Ale prawda jest taka, On nigdy nas nie opuszcza. Nigdy nas nie opuszcza. Niezależnie od tego, czy przycina nas w tym miejscu nawet i 15 raz, wciąż wraca, 16 raz. To wspaniałe, prawda? Teraz kolejna część jest bardzo pomocna. Ludzie wielokrotnie pytają, kiedy uczę na ten temat. Jakich narzędzi Bóg używa? Czym one są? Tu z tyłu mamy różnego rodzaju narzędzia. Mamy większe i mniejsze, całkiem mały, bardzo ostry nóż, którym odcina się jakiś mały odrost, na przykład tu. Ten tu jest większy, ale może będzie konieczny taki wielki, kiedy trzeba odpiłować. Czym więc są narzędzia, jakich Bóg używa, jeśli chodzi o mnie i o ciebie? Wiecie co? To są te same narzędzia, jakich Bóg używa do dyscyplinowania nas. Pomyślcie o tym. To są te same narzędzia, jakich Bóg używa do dyscyplinowania nas. Natomiast cel jest inny. Popatrzmy na życie człowieka imieniem Józef i na 7 narzędzi, jakich Bóg użył w życiu Józefa. Dla mnie było to niesamowitym odkryciem. Zaczniecie się z tym utożsamiać. Jak wielu z was mogłoby powiedzieć, wiesz, czuję, że właśnie teraz przechodzę przez proces przycinania. To ja. Podnieście ręce. I wiecie, co będziecie mówić? O, to jest narzędzie, jakiego Bóg używa wobec mnie. Musimy tu uważać. Dlaczego? Ponieważ jeśli nie zrozumiemy tego, skupimy się na narzędziu i zaczniemy atakować narzędzie. Czy wiecie, ile szefów ginie, ponieważ Bóg używa ich do przycinania osoby? Musicie zrozumieć, że narzędziem do przycinania nie musi być chrześcijanin. Nie musi być on dobrą osobą. W Bożych rękach każdy może być narzędziem. Po pierwsze, spójrzmy na to, jak Bóg pracował nad Józefem. Pamiętajcie, jak należy to rozważać. Jeden ważny punkt. Przycinanie czynione jest z jednego powodu. Byś wydawał więcej, więcej owocu. Narzędzie przycinające numer jeden. Majątek. Majątek. Kiedy przypominamy sobie braci Józefa, którzy sprzedali go do niewoli, werset 23 z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 37 mówi: I gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Wiecie, co się tu wydarzyło? Józef wychowywał się w bogatej rodzinie. Miał na sobie drogie ubranie. Ubranie, które go wyróżniało. I stracił wszystko. W kilka minut. Co zrobił źle? Odpowiedź. Był ze swoimi braćmi, tak jak kazał mu ojciec. A stracił całe swoje dziedzictwo w ciągu jednej chwili, ponieważ rodzina mu to odebrała. Dlatego jeśli myślicie o dobytku, własności, to dotyczy pieniędzy, domu, mebli, biżuterii, ubrania, emerytury, wypoczynku. Bóg może użyć wszystkiego. To są rzeczy, jakie posiadasz i Bóg ich użyje, byś zaczął, uważaj teraz, przekierowywać swoją uwagę, abyś wydawał obfitszy owoc. Druga rzecz, jaka wydarzyła się w życiu Józefa, opisana jest w 1 Mojżeszowej, 37 rozdziale. Noże, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. A potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Midianici zaś sprzedali go w Egipcie Putifarowi, dworzaninowi Faraona, dowódcy straży przybocznej. To, co tutaj miało miejsce, to zmiana jego pozycji. Jego pozycja w rodzinie, czy też dzisiaj, pozycja w kościele, w organizacji, pozycja w pracy. Co się wydarzyło? Syn stał się niewolnikiem. Syn niewolnikiem.
Wszystko, co związane było z pozycją, prestiż, uwaga, wszystko inne związane z tym, że był szczególnym synem swego ojca, wszystko to zostało stracone. Cóż złego on zrobił, że tak się stało? Nie zrobił niczego złego. Ale coś wam powiem, jeśli czerpiecie dużo w waszym życiu z posiadanej pozycji i korzystacie z pozycji nie po to, by wydawać owoce, i to oddala was od wydawania owoców, za każdym razem Bóg przychodzi i mówi: wiesz co? Twoja pozycja, stanowisko, którą tak kochasz, przestaje mi się podobać. Po trzecie, pochwycili go i wrzucili do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Co tu się wydarzyło? Nazywamy to stroną fizyczną. Narzędzie przycinające numer 3. Strona fizyczna.